I kolejny miesiąc minął, także czas na kolejny test magazynu energii, a bardziej test jak rozjeżdża się taki magazyn energii, czy rozjeżdża się taki magazyn energii, który jest połączony szeregowo i równolegle, bo mamy tutaj 6 baterii LiFePO4 24 V 100 Ah, dokładnie 25,6, ale tak już mówmy kolokwialnie. I spięte są w 3 pary. Mamy raz, dwa, trzy szeregi i później to jest spięte równolegle, żeby zrobić z tego 48 V 15 kWh. Siemanko. Także jak miesiąc temu robiłem test tego wszystkiego, to się uczyłem tego i widać, że był rozjazd, ale tak jak mówiłem, nie były baterie naładowane no, tak jak trzeba, tylko tak były mniej więcej poładowane. W tym teście, znaczy później test został zakończony, oczywiście cały magazyn był naładowany do pełna ładowarkami i teraz kolejny miesiąc lecimy i interesuje mnie właśnie, jaki będzie rozjazd pomiędzy bateriami. Ale ja to nie będę mierzył tutaj multimetrem, tak jak do tej pory, bo to coś obrazuje, ale bardziej po pojemności po prostu poszczególnych par. Także tak, teraz lecę, ładuję. Niestety słonka nie ma, ja tej energii trochę zużywam, elektryk wciąga. Ładuję sobie teraz bateryjki z sieci. Powiem Wam, musiałem sobie to wszystko przypomnieć, bo za bardzo nie wiedziałem, jak to zrobić. Ale w miarę się udało. Dla tych, co by nie wiedzieli, to trzeba tak, trzeba tutaj wejść. Trzeba ustawić sobie próg ładowania i moc ładowania i grid charge włączyć. Tutaj też sobie, znaczy tutaj wtedy jak chcemy ładować, to mamy te nasze parametry stałe. Ja podniosłem parametry, bo normalnie falownik jest ustawiony pomiędzy 51 V a 54,5 V, co na baterii to jest 56 i 54,4, tak jest przekłamanie na przewodach. I tak mniej więcej wszystkie te falowniki tak mają po prostu, znaczy nie na przewodach, źle mówię, nie przekłamaj na przewodach, tylko on po prostu tak to liczy, bo bez przesady na takim odcinku, żeby tutaj jakieś spadki były nawet przy małych napięciach. I tutaj sobie trzeba wejść w time of use i ustawić sobie, którą godzinę wybieramy i też próg ustawić wyżej, nie możemy ustawić albo niżej tego, co jest zadane, także jedziemy sobie i w tym momencie ten power jeszcze nie wiem, bo 2300 W tutaj ustawiam i nie wiem dokładnie, w którą to stronę, bo jednak ładowanie jest zależne od tego, co ustawię tutaj. O, tutaj od tu, jaki amperaż ustawię, tyle amper mi, słuchajcie, leci, ale ja się tym za bardzo nie przejmuję, bo jak widzicie, 50 leci. Tym się za bardzo nie interesuję, bo z sieci ładuję jak muszę, a dla testu muszę naładować, czyli naładuję magazyn do 55 V, czyli to będzie około 27,5 na baterię. A, nie wspomniałem, przy tych nastawach, co są tutaj na falowniku i co jest na baterii, baterie się nie rozjeżdżają, bo naładowanie do pełna bardzo fajnie to sobie wszystko trzyma. Także tak, ładuję teraz do pełna z falownika, później zapinam, tutaj już mam przygotowany ładowarkę i ładowarka będzie ładować, aż w którejś parze BMS puści. Tu na przykład w tym, jakby na przykład ta strona, puszczam BMS-y, ładowarka przestanie ładować cały zestaw, wtedy rozpinam mostki, biorę ładowarkę na 24 V, biorę wattomierz i wtedy mierzę każdą parę. Bo na pewno jeden będzie mniej przyjmie prądu, a drugi więcej. Jeden praktycznie w ogóle nie przyjmie prądu, bo już BMS w nim odetnie, odciął, a drugi jeszcze przyjmie. I zobaczymy po miesiącu pracy, jaka jest różnica przy... A to muszę w aplikację zobaczyć, to Wam powiem, ile było ładowania, rozładowania baterii. Ale w miarę to codziennie jest ładowana, rozładowana, także nie, szkoda, że cykli nie ma. Powiem Wam, szkoda, że nie ma cykli, ale tak co drugi dzień chyba by na cykl wychodziło. Normalnie to pracuje, nie? Także zobaczymy. Leci się, ładuje się. O, już pomału zwalnia. To mi się podoba, że on tak sobie fajnie zwalnia. Już jak widzi 54,9, już sobie tak spokojnie zwalnia i nasyca jeszcze te baterie. Bardzo mi się to wydaje podoba. W innych pewnie też
tej klasy polewnikach to jest, ale wcześniejszy polownik po prostu obciął i tyle, amen, nie? A ten sobie reguluje, dodaje ile mu trzeba, także super, to jest bardzo na plus. Dobra, ładuję i będę Wam dawał znać na bieżąco. Trochę to podbiłem, bo mi się tutaj też nie chce czekać, nie wiadomo ile. To jeszcze potrwa, a coś by innego zrobił przy okazji. I zapomniałem właśnie o tym przekłamaniu, także teraz falownik jest ustawiony na 56 V, do 56 ma. Ustawiony jest 60 A, bo no, po 10 A idzie na baterię. A temat taki jeszcze, że ja nie pobieram z sieci, tylko pobieram, już wam mówię skąd. O. Ja ładuję się tutaj, z EWS-ka. Zobaczcie, idzie 13-17, to tak sobie troszeczkę po prostu skacze ten amperaż. Ciągniemy z wysokonapięciowego magazynu energii do niskonapięciowego magazynu energii. O, proszę bardzo. Lecimy. Sieci zawsze coś tam podbiera delikatnie. A tutaj 4 kW leci z baterii, reszta z PV-ki. No niestety pogoda dzisiaj nie sprzyja. I baterie od wczoraj, bo to jeszcze przez noc się troszeczkę ładowało, do 74% została rozładowana. Także taki mamy bilansik. Jest rozładowanie baterii. O, wreszcie jakieś rozładowanie baterii. I to tak sobie leci. No i trochę się tej baterii rozładuje, bo wczoraj lało, dzisiaj leje. Bardzo dobrze, niech leje, bo tutaj to wszystko suche. Dobra, ładuję i robimy teść. Już praktycznie końcówka pierwszego naładowania i pokażę Wam, jak się teraz magazyn rozjechał. Słuchajcie, mamy 56 V tutaj nastawione, jeszcze coś tam sobie dobija delikatnie. A tutaj mamy 55,7. Tak jak mówiłem, 0,3-0,4 przekłamuje. I mi nie powie, że na przewodach, bo tu już są teraz założone przewody 50 mm2, właśnie pod nowe projekty. I tak, i polecimy sobie teraz. Moment, muszę te dziobki tak wziąć, żebyście widzieli, ja coś widział. Także wpinamy w pierwszego. Tutaj mamy 28. Tutaj mamy z lewej 28, z prawej 27,5. Druga para 28,3. 27,3. Trzecia para 26,9 i 28,6. Dalej jest ta sytuacja tak jak ostatnio, że niby powinny się, prawda, od jednej do drugiej, prawda? Jedna strona powinna być bardziej naładowana, druga mniej przy takim połączeniu szeregowym, a tu jest właśnie na odwrót, jak widzieliście. Tutaj było tak, już nie pamiętam, ale dwie są tak samo, a ja tak patrzę, a trzecia jest na odwrót i to mnie właśnie bardzo ciekawi. Ale dobra, tutaj już końcóweczka, także niech sobie dobije. Widać, że na którejś baterii mu jeszcze brakuje, chyba na tej parze mu jeszcze brakuje. Tamto już dobiło do pełna. I biorę się, ładuję ładowarką, aż wyłączę ładowarkę zupełnie, bo ona mi dobije dokładnie pod koreczek. Po to jest ta ładowarka zrobiona. I biorę się wtedy, karteczki sobie tak tutaj widzicie, poprzyklejam i będę na każdym pisał jeszcze ile dobiłem energii. To na wattometrze już zmierzę. Dobra, lecimy z tematem. Bezpiecznik rozpięty, także lecimy tylko na wysokonapięciowym magazynie energii i z PV-ki i 770 W wychodzi. I tutaj ładowarka pcha 10 A jeszcze w te baterie, także jak w każdej parze odetnie BMS, ładowarka się wyłączy, tak jak mówiłem, rozkręcam i wtedy przeprowadzam test. Także trzeba się troszeczkę pobawić, żeby w miarę to było dokładnie widoczne. No i słuchajcie, lecę teraz sprawdzanie, ile jeszcze zostało do dobicia do końca. Tak jak mówiłem, naładowały się, BMS-y podcinały i powiem Wam, bardzo ciekawa rzecz. Raz, dwa, trzy, dłużej jak minutę się nie ładowały, także
średnio to jest 0,007, to nie ma co liczyć. Tak naprawdę kolejną baterię wpiąłem dalej, pochodziła około minuty, wpinam kolejną, bo tutaj mam do szyny zbiorczej podpiętego minusa, tu sobie podpinałem plusy, tutaj na odwrót byłem plusa, podpinałem minusy i jak na razie pomówię wam, no zobaczymy, jeszcze te dwie przelecę i baterie się nie rozjechały praktycznie w ogóle, nic a nic. Także no, bardzo, bardzo ciekawe, nie ma balanserów tutaj, oprócz tych balanserów, które w środku w bateriach, bo się zaczęli czepiać mnie, nie ma balanserów w szeregu pomiędzy bateriami. Baterie pracują takie wolty, od 56 do 54,4, to tutaj zaczyna się rozdział, tutaj nawet nie ma, nie chcę niżej schodzić, bo w razie zawsze ten zapas dłuższy, żeby sobie trzeba zostawić, a góra tak się właśnie tak sam raz trzyma, a widzieliście jak było wyżej, to już się wszystko porozłaziło. I po miesiącu czasu, zaraz tutaj w aplikację wskoczę, to zobaczymy ile było rozładowania, ładowania, jak te energie się rozchodziły. Dobra, mam, ale co, podpiąłem ostatnią baterię, tyle, minuta maksymalnie ładowanie, także nic się nie rozjechało, kompletnie nic się nie rozjechały baterie na tyle, żeby właśnie była jedna bardziej rozładowana, druga mniej, bo minuta ładowania to jest tak naprawdę no, tyle co idzie pod BMS-a i odcina. Stoję równiusieńko, sam jestem zdziwiony, bo do tego czasu pewnie byłem w błędzie i też błędne informacje wysyłałem innym. I zobaczcie, w tamtym miesiącu właśnie było tak. Tutaj mamy jeszcze tak, przy zużyciu 405 kWh, co wyszło z magazynu. Do baterii weszło 145, a wyciągnąłem z baterii 207 kWh, także troszeczkę się to pokręciło. A dlatego wyciągnąłem więcej, bo ja mam jeszcze dwa panele 800W przez regulator BPT i on idzie w baterię, także on nie przechodzi przez falownik. Mógłbym drugiego stringa podpiąć, ale ja nie widzę sensu. Niech sobie to lata osobno i zobaczcie, bateria popracowała w miesiącu troszeczkę, a rozjazdu nie ma. Także jak trzymamy się w właśnie dobrych parametrach i pilnujemy granicę rozjazdu, to widać, że to się nic nie dzieje. Także tyle. Co mam więcej tutaj opowiadać? Baterie się nie rozjechały. Stoi to wszystko bez balanserów, tylko trzeba napięcia ustawić tak, żeby te wolty się trzymały. Bo ja powiedzmy woltażu, nie woltażu. Ja nie jestem fachowiec, słuchajcie. Także na dzisiaj tyle, nie wiem, za 3 miesiące, 4 miesiące sprawdzę, bo co miesiąc to nie ma sensu, z tego co ja widzę, nic się kompletnie nie dzieje. Zobaczymy. Magazyn się nie rozjechał, także można lecieć na bateriach 24V w 48, tylko trzeba pilnować granicy rozjazdu. Jak nie przekroczymy granicy rozjazdu, to będzie wszystko w porządku, jak widać w moim przykładzie. Tyle. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, słoneczko życie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!